no, różne uwagi też ci z Państwa, którzy słuchali przed chwilą rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem, wiedzą, w jakiej formie jest. A Nizinkiewiczowi w Rzeczpospolitej mówi tak. Polskiej kulturze politycznej bliżej do kultury greckiej, a nie, niestety, brytyjskiej, skandynawskiej i niemieckiej. Również w Grecji Aleksis Tsipras, który miał gorszy program, ale prowadził sprawniej kampanię, nie miał ograniczeń w demagogii, był pracowitszy, wygrał. Mówiąc ogólniej, mam wrażenie, że polska kultura polityczna wyraźnie się pogarsza. Niedługo Andrzej Leper będzie uchodził za wzór dżentelmena politycznego. Wyzwiska, fałszywe zarzuty, insynuacje, puste obietnice traktowane są jak argumenty. To trzeba demaskować, mówi Leszek Balcerowicz. I trudno się z Leszkiem Balcerowiczem nie zgodzić, ale kiedy się go słucha, trudno też uniknąć wrażenia, że pan profesor sam nie wie, co mówi, nie kontroluje tych słów, które wypowiada, bo jednym tchem zarzuca na przykład Markowi Belce, że używa inwektyw, ta inwektywa to folklor, słowo folklor użyte wobec poglądów ekonomicznych Leszka Balcerowicza, które rzeczywiście zostały zmarginalizowane w ostatnich latach na świecie i mają niszowy, folklorystyczny charakter, a jednocześnie mówi o haniebnym ruchu, jakim zdaniem Balcerowicza były zmiany w OFE. No więc jeżeli folklor jest inwektywą, to co powiedzieć o słowie haniebny, którego Leszek Balcerowicz używa wobec polityków w większości partii, jak wielu ekonomistów popierających zmiany w OFE i wobec profesora Belki. No ale tak się zrobiło, że Leszek Balcerowicz rozmawia tylko z takimi dziennikarzami, którzy mu nie stawiają oporu i pełnią raczej rolę stojaków do mikrofonów, co go łączy bardzo blisko z Jarosławem Kaczyńskim.